przez nasze ręce przeszło dobrze około 700 zwierząt, które w znacznej części udało nam się wyadoptować. Od 8 grudnia zeszłego roku dostaliśmy status schroniska na ten teren, na nasz powiat. Mamy w tej chwili podpisaną umowę z 2 gminami. Pod naszą opieką jest na chwilę obecną ponad 120 zwierząt. Są w trudnych, skrzywdzonych po wypadku, najróżniejszych, trudne przypadki. Staramy się znaleźć im jak najlepsze domy w całej Polsce. Robimy wizyty przedadopcyjne, organizujemy transporty. Adoptowaliśmy psy do Poznania, do Wrocławia, no w całej Polsce. Dużo piesków idzie w okolice Warszawy. Tam wydaje nam się, że jest zupełnie inna mentalność, inna świadomość ludzi, jeżeli chodzi o opiekę i o adoptowanie zwierząt. Psiaki takie jak ten, czy takie jak mamy w Kojcach, bez łap, czy niewidome, wydaje mi się, że nie miałyby szans w wielu schroniskach na przeżycie. Natomiast my czekamy, mieliśmy taki przypadek, przeszło 1,5 miesiąca temu, wyadoptowaliśmy psa, który był u nas ponad 4 lata. Wydawałoby się, że jest zupełnie nieadopcyjny, a jednak znalazł dom. Tutaj na rejon świętokrzyski mamy bardzo mało adopcji. Tutaj częściej się zdarza wyrzucanie, a nie adoptowanie psiaków. Jeżeli już się znajdzie jakiś potencjalny domek do adopcji, to niestety jest to łańcuch. A my psiaków na łańcuch nie wydajemy. Szukamy im naprawdę prawdziwych domów. Zupełnie przypadkiem, bo akurat na naszym terenie często zdarzało się, że znajdywaliśmy psy jakieś po wypadku, czy ewentualnie błąkające się. Ja miałem firmę budowlaną, co pomogło mi postawić 15 kojcy, bo robiłem takie płyty betonowe. I te kojce zapełniły się w przeciągu 3 tygodni, bardzo szybko. No niestety, ta opieka nad psami, poświęciłem swoją firmę, musiałem sprzedać wszystko, żeby zająć się psiakami, ale nie żałuję, bo jest to bardzo wdzięczna praca. W tej chwili przenosimy pieski z Młynka, tutaj akurat w to miejsce w Rudniku, z tego względu, że w tamtym miejscu niestety sąsiadom przeszkadzało i niestety, ale zdarzyło się, że 2 psiaki nam otruli. Nie każdy lubi zwierzęta. Tutaj to miejsce zrobiliśmy we dwójkę teoretycznie sami, wszystko, od podstaw. Były chaszcze jeszcze 1,5 roku temu, wykarczowaliśmy to wszystko, kojce sami, wszystko co tylko można było, co tutaj jest zrobione, to zrobiliśmy sami. Te psy wzięły się z ulicy, często mamy takie przypadki, że na przykład przez tą bramę 3 tygodnie temu przerzucili nam suczkę, w momencie kiedy my byliśmy tutaj na miejscu. Podjechał samochód, pisk, podbiegliśmy, już samochodu nie było, suczka miała połamane nóżki, bo upadła na kamienie. Przywiązują nam do bramy pieski, albo ludzie bardzo często, ponieważ tutaj na tym terenie znają nas, że my nie odmówimy, to dzwonią bardzo często do nas, że błąka się pies albo leży po wypadku i wiedzą doskonale o tym, że jeżeli mi powiedzą to, to ja pojadę i zabiorę, co by się działo w nocy. Ja wtedy no, nie mogę spać po prostu, jak mi ktoś powie, że leży pies gdzieś w rowie potrącony. Jadę, biorę i jest kolejny. Mamy kilkunastoosobową taką grupę znajomych, którzy pomagają nam przy psach, czy przy karmieniu, czy przy wypuszczaniu. Przyjeżdżają nam, pomagają. Mamy bardzo dobrego lekarza, który w Starchowicach ma gabinet, no i tylko dzięki niemu dajemy radę ze szczepieniami, z leczeniami, w trudnych przypadkach wypadki, gwoździowanie, składanie nóg, to wszystko nam robi, no i gdyby nie on, to byłoby bardzo, bardzo kiepsko. Dużo nam pomaga, w ogóle tutaj mamy bardzo dużą pomoc od chłopców, którzy są w zakładzie poprawczym w Ostrowcu. Przyjeżdżają w tej chwili raz, 2 razy w miesiącu, pomagają nam w takich pracach fizycznych. Ogromna pomoc. Bardzo ogromna. Wspaniały wolontariat, tak bym to nazwał, bo oni są naprawdę chętni do pracy, lubią zwierzęta. Dużo pomagają nam dzieci i młodzież ze szkół okolicznych, Starachowice, tutaj te okoliczne miejscowości. Dzieciaki robią zbiórki, zbierają karmę, zbierają koce, co tylko mogą. Często do nas przyjeżdżają całe klasy. Staramy się tak edukować, jeżeli chodzi o tą bezdomność, żeby tego było jak najmniej, prawda? Pracujemy praktycznie 24 godziny z psiakami, nie mamy świąt.
nie mamy wakacji, nie możemy wyjechać do rodziny, no bo tak się składa, że no nie możemy tego zostawić samego. Wydaje mi się, że psy mają u nas dobrze, karmimy je husę, jest to szwedzka karma, bardzo dobra, wysokobiałkowa, wysokowęglowodanowa. No i od czasu do czasu udaje nam się z tego względu, że mamy niedaleko duży zakład, Konstar, to jest zakład produkujący wędliny i tam mam życzliwe kierownictwo, które zostawia mi jakieś wędliny, rozwaki. No dzisiaj akurat mam to szczęście jechać po 200 kg po lędwicy zapolskiej. Przez cały tydzień w niedzielę, w soboty, w święta zapraszamy. Mamy swoją stronę na Facebooku, którą można obejrzeć. Są wszystkie psy tam wystawione z krótkimi opisami, są zdjęcia. Także zapraszamy do oglądania i do adopcji przede wszystkim. Facebook, schronisko dla zwierząt w Rudniku.